Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na wieczorne informacje dnia. Po 6 latach, 9 miesiącach i 23 dniach Donald Tusk przestaje kierować rządem. Po południu złożył rezygnację z urzędu prezesa Rady Ministrów. Do czasu zaprzysiężenia nowego gabinetu, czyli najpóźniej do 10 października, Donald Tusk będzie administrował Radą Ministrów. Później do 1 grudnia zapewne będzie szlifował swój angielski przed objęciem funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej. To było ostatnie posiedzenie rządu Donalda Tuska. Po południu, po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, prezes Rady Ministrów złożył na ręce prezydenta rezygnację. Prezydent z premierem spotkali się bezpośrednio po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w gabinecie szefa BBN-u. No, jakieś 10-15 minut rozmawiali. Oficjalne odwołanie Donalda Tuska z urzędu zaplanowano za 2 dni. W czwartek w godzinach popołudniowych pan prezydent zamierza przyjąć dymisję pana premiera Tuska wraz z Radą Ministrów. Kolejnym krokiem po przyjęciu dymisji Donalda Tuska jest desygnowanie nowego szefa rządu. Misję tę prezydent powierzy obecnej marszałek Sejmu Ewie Kopacz. Jakie zmiany poczyni w składzie Rady Ministrów nowa premier? Czy dobierze sobie zupełnie nowych współpracowników? Czy zatrzyma część dotychczasowych ministrów? Jeśli zatrzyma, to jakie zadania im powierzy? Te pytania zadają sobie nie tylko dziennikarze. O swoje posady nie muszą się obawiać ministrowie z PSL-u. Koalicyjna umowa, która jest realizowana już przez drugą kadencję, daje dla Polskiego Stronnictwa Ludowego obsadę personalną, ale i odpowiedzialność w takich obszarach jak gospodarka, przypomnę, jak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej czy Ministerstwo Rolnictwa. Na salonach politycznych trwa ustalanie, którzy politycy obejmą resorty obsadzane przez Platformę Obywatelską. Jeżeli chodzi o pozostałych ministrów, no to ja myślę tak, że pani premier powinna zobaczyć, kto ciągnie, i tego zostawić. Zmiana premiera jest więc okazją do pozbycia się z rządu ministrów, którzy stali się poważnym obciążeniem dla Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. Chciałbym jeszcze zapytać jedną rzecz. Wiele na to wskazuje, że minister Bartłomiej Sienkiewicz pożegna się ze stanowiskiem szefa MSW. Ma go zastąpić obecny minister sprawiedliwości Marek Biernacki, który ma z kolei przekazać resort wicemarszałkowi Sejmu Cezaremu Grabarczykowi. Grabarczyk już zasiadał w ministerialnym fotelu. W rządzie Donalda Tuska odpowiadał za infrastrukturę. Swojego ministerialnego losu niepewni są Radosław Sikorski i Bartosz Arłukowicz. Politycy Platformy Obywatelskiej unikają jak ognia publicznych wypowiedzi o ewentualnych kandydatach. Panie przewodniczący, nie ośmieliłbym się wyrokować, jak się to ostatecznie rozstrzygnie, bo chwilę trzeba jeszcze poczekać. Nie wiadomo też, czy nowa premier zdecyduje się na podzielenie ministerstwa, którym kierowała odchodząca do Komisji Europejskiej Elżbieta Bieńkowska. O tym, jak ostatecznie będzie wyglądał rząd Ewy Kopacz, dowiemy się najpóźniej 25 września. To ostatni termin, w którym prezydent musi powołać nową Radę Ministrów. Rząd Donalda Tuska odchodzi do historii, a Donald Tusk był najdłużej urzędującym premierem po 1989 roku. Przypomnijmy najbardziej charakterystyczne wydarzenia tego czasu. Już wkrótce Polacy zaczną wracać z emigracji, bo praca tu będzie się opłacać. Tak w 2007 roku Donald Tusk zachęcał Polaków do oddania głosu na Platformę Obywatelską. 16 listopada, 7 lat temu, lider PO zasiadł w fotelu premiera. Teraz kończy swoją misję. 7 ostatnich lat to 7 lat rozwoju i modernizacji Polski. Zupełnie innego zdania jest prawa strona sceny politycznej. To lata niewykorzystanych szans w wielu obszarach. On wyjeżdża, zostają problemy i trzeba te problemy nazwać i podsumować, co zrobił w ostatnich 7 latach. Dlatego na pożegnanie Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje specjalny raport. Poznamy go tuż przed wyjazdem Donalda Tuska do Brukseli, czyli przed 1 grudnia. Działalność tego rządu to przede wszystkim PR, podkreśla socjolog Grzegorz Wiński. 7 lat pan premier Donald Tusk wykreował pewne mity medialne, które funkcjonują, które są podtrzymywane przez niektóre media. Charakterystyczna dla rządów Donalda Tuska była akcyjność, działanie pod wpływem głośnych spraw, które poruszały całe społeczeństwo. Zawsze znalazł się jakiś wróg dla Donalda Tuska, tylko Donald Tusk rozpoczynał wojnę, ale nigdy jej jeszcze nie skończył i tylko groził palcem. Pierwszym wrogiem byli pedofile. W 2008 roku po głośnej sprawie mężczyzny, który więził i wykorzystywał swoją córkę, rząd zapowiedział chemiczną kastrację. Efekt nieskończony.
skuteczna ustawa. W 2011 roku wojna z kibicami i zamykanie stadionów oraz konflikt z dopalaczami. Problem dopalaczy w Polsce rozwiążemy definitywnie. Zamknięto wówczas 800 sklepów z dopalaczami. Dziś ich sprzedawcy walczą o odszkodowania w sądach. Na początku tego roku starcie z pijanymi kierowcami. Żarty się skończyły. I że drugi raz pojechałem na kacu, to być może raz czy drugi raz ominę kontrolę, ale jak mnie złapią, pójdę siedzieć. Proponowane przez rząd przepisy utknęły w Sejmie, a kilka dni temu pijany kierowca bez prawa jazdy zabił kobietę i jej nienarodzone dziecko. 7-letnie rządy Donalda Tuska to też afery. Duża korupcja, niekompetentność ministrów. Nie rozlicza się nikogo za to, co robi jawnie, a mówi się o podsłuchach, które jakieś niedoskonałości potem wyjawiają, to też dla mnie jest dziwne. Afery z udziałem prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej i członków rządu wielokrotnie bulwersowały opinię publiczną. Pamiętajmy, że podczas 7 lat rządów pana premiera Tuska były trzy afery. To jest afera taśmowa, afera Amber Gold i afera hazardowa, gdzie w gruncie rzeczy żadna z nich tak naprawdę nie doczekała się swoistego wyjaśnienia. Donald Tusk i jego najbliżsi współpracownicy wspierani przez część mediów zastosowali prostą taktykę radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Polacy, nic się nie stało. Po aferze podsłuchowej premier tak bronił nagranych polityków. Chcę powiedzieć, że tak naprawdę panowie jeden bardziej kompetentnie, a drugi mniej kompetentnie. Zastanawiali się nad tym, w jaki sposób możliwe jest w Polsce finansowanie deficytu. Dorobek po Donaldzie Tusku przejmie nowy premier. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Ewa Kopacz, a to oznacza kontynuację politycznego kierunku i stylu rządzenia. A Polacy oczekują czegoś więcej, bo po 7 latach obietnic wcale nie żyje się lepiej. Instytut Pamięci Narodowej rozwiązał zagadkę śmierci legendarnego prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Według ustaleń śledczych bohaterski prezydent stolicy został zamordowany przez gestapo tuż przed świętami Bożego Narodzenia w 1939 roku. Informacje na temat okoliczności śmierci prezydenta Warszawy pion śledczy IPN zdobywał w archiwach m.in. w Polsce, Niemczech, Francji i Stanach Zjednoczonych. W czasie śledztwa przesłuchano wielu świadków, również spoza Polski. Ich zeznania były dokładnie weryfikowane. Skrupulatna praca prokuratorów pozwoliła na ustalenie, że prezydent Warszawy Stefan Starzyński został rozstrzelany między 21 a 23 grudnia 1939 roku w Warszawie lub jej okolicach przez trzech funkcjonariuszy gestapo: Hermana Schimana, Webera i Perlbacha. Nie wiadomo, czy ci sprawcy nadal żyją. Nie zdołano natomiast ustalić nazwisk funkcjonariuszy, którzy wydali rozkaz zabójstwa prezydenta stolicy. Przed śmiercią Stefan Starzyński więziony był na Pawiaku wcześniej, tuż po aresztowaniu 27 października 1939 roku. Był osadzony w więzieniu przy ulicy Daniłowiczowskiej. Dotychczas sądzono, że prezydent Warszawy zmarł w jednym z niemieckich obozów zagłady między 1940 a 1945 rokiem. Starzyński zarządzał Warszawą od 1934 roku. Jego marzeniem było stworzenie wielkiego i nowoczesnego miasta. Za jego kadencji rozbudowano drogi, sieć kanalizacyjną i wodociągową, a także zwiększono produkcję energii elektrycznej. Po ataku nazistowskich Niemiec na Polskę zagrzewał warszawiaków do walki. Musimy natychmiast pokazać, że Warszawa ma swoich żołnierzy, swoich warszawiaków, którzy z bronią w ręku staną choćby dzisiaj, w tej chwili, choćby za godzinę czy za dwie i bić się będą za Warszawę i za ojczyznę. 23 września 1939 roku w swoim ostatnim radiowym przemówieniu powiedział, że Warszawa broniąca honoru Polski jest u szczytu swej wielkości i chwały. Boeing 777 malezyjskich linii lotniczych, który w lipcu rozbił się na wschodniej Ukrainie, rozpadł się na kawałki jeszcze w powietrzu. To ustalenia wstępnego raportu holenderskiej komisji badającej tę katastrofę. Eksperci podejrzewają, że przyczyną tej tragedii było uderzenie w samolot dużej liczby obiektów z zewnątrz.
Jak na razie śledczy nie znaleźli dowodów na to, aby przyczyną katastrofy malezyjskiego samolotu były problemy techniczne. Uszkodzenia zaobserwowane w przedniej części samolotu wskazują, że maszyna została przeniknięta przez dużą liczbę obiektów z zewnątrz o wysokiej energii. Prawdopodobnie szkody powstałe w wyniku utraty integralności strukturalnej samolotu przyczyniły się do jego rozpadu w locie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że maszyna rozpadła się na kawałki jeszcze w powietrzu. Naszym głównym wnioskiem jest to, że samolot złamał się w powietrzu ze względu na wiele uszkodzeń spowodowanych przez obiekty o dużej energii penetrujące samolot z zewnątrz. Przypuszcza się, że Boeing został zestrzelony rakietą ziemia-powietrze odpaloną z terenów opanowanych przez prorosyjskich separatystów. Jednak premier Holandii ostrzega przed pochopnymi sądami. Wciąż musimy uważać, by nie wyciągać wniosków zbyt szybko. Holandia prowadzi wszelkie badania. Eksperci pracują krok po kroku, aby uzyskać niepodważalne wnioski. Do katastrofy doszło 17 lipca na wschodniej Ukrainie. Zginęło prawie 300 osób, większość ofiar to Holendrzy. Dotychczas udało się zidentyfikować 193 osoby. Separatyści nie przestrzegają rozejmu, twierdzi strona ukraińska. Od początku zawieszenia broni zginęło 4 ukraińskich żołnierzy. Ukraińcy twierdzą, że rebelianci nadal ostrzeliwują pozycje ukraińskiego wojska. Moskwa ma natomiast nadzieję, że wkrótce rozpoczną się rozmowy dotyczące statusu Doniecka i Ługańska. Nie można mówić o spokoju i odprężeniu na wschodzie Ukrainy. Sytuacja w regionach Doniecka i Ługańska pozostaje napięta. Rebelianci naruszają porozumienia. W niektórych miastach nadal ostrzeliwują pozycje sił antyterrorystycznych. Oddziały ukraińskie ściśle przestrzegają warunków zawieszenia broni i otwierają ogień tylko w odpowiedzi. Pozytywne jest natomiast to, że separatyści rozpoczęli zwalnianie ukraińskich jeńców. Uwalnianie zakładników zaktywizowało się w wyniku ogłoszenia rozejmu. Według informacji dowództwa sił zbrojnych uwolniono 648 osób. Trwają zabiegi, aby uwolnili ponad 500 kolejnych więźniów. Realizację porozumienia o zawieszeniu działań militarnych pozytywnie ocenia Moskwa. Minister Ławrow mówi, że rozejm jest ogólnie przestrzegany. Wyraża też nadzieję na szybki początek rozmów o statusie Doniecka i Ługańska. Jeśli chodzi o rozmowy dotyczące statusu południowego wschodu kraju, to w podpisanym w Mińsku protokole przewidziano kroki w tym kierunku. Mamy nadzieję, że takie rozmowy wkrótce się rozpoczną. Ta wypowiedź po raz kolejny wskazuje cel polityki Kremla. Rosja dąży do powołania na wschodzie Ukrainy odrębnego państwa. W opinii części komentatorów wycieńczony wojną i kryzysem kraj skłania się ku faktycznemu oddaniu wschodu pod strefę wpływów Kremla. Zachód nie podejmuje stanowczych kroków, gdyż nie ma interesu w narażaniu się Rosji. Do ostatniej chwili zwleka z wprowadzeniem kolejnych sankcji. Wejście w życie poprzez publikację w dzienniku urzędowym nastąpi w najbliższych dniach. Zostawi to czas na ocenę wdrażania porozumienia o zawieszeniu broni i planu pokojowego. To jest coś, co państwa członkowskie będą musiały ocenić, zanim te środki zostaną ostatecznie opublikowane i wejdą w życie. Znów wszystko na ten temat zależy od oceny państw członkowskich. Ambasadorowie państw Unii Europejskiej zaostrzeniem restrykcji zajmą się jutro. Unijni przywódcy liczą na to, że sytuacja się wyklaruje i nie będą musieli drażnić Putina. Tymczasem rosyjski premier Dmitrij Miedwiediew zapowiada, że Rosja wspierała i będzie wspierać krajowe firmy objęte zachodnimi sankcjami, niezależnie od ich struktury własnościowej. Na tym kończymy dziś informację dnia. Dziękuję za uwagę i życzę dobrej nocy z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Nadchodząca noc w Europie będzie pogodna i ciepła. Najwyższą temperaturę wskażą termometry w Atenach, nawet 22 stopnie. Najchłodniej będzie w Londynie i Paryżu i tu około 10 stopni powyżej zera. Środa słonecznie zapowiada się od Wielkiej Brytanii przez Francję aż po Hiszpanię. Pogodnie będzie również nad Skandynawią i wschodnią Europą. Natomiast dużo chmur i deszcz od Polski po Bałkany i Adriatyk.
Na południu kontynentu nadal około 30 stopni, a w rejonie Europy Zachodniej i Środkowej blisko 19. A już teraz przejdźmy do mapy Polski. W nocy termometry w naszym kraju wskażą przeważnie od 10 do 14 stopni. Jutro przed południem w rejonie Pomorza i na południowym wschodzie sporo chmur z przelotnymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze kraju możliwe przejaśnienia. Po południu na Pomorzu, zachodzie i wschodzie nadal dużo chmur z przelotnymi opadami deszczu. Natomiast w rejonie Pomorza Zachodniego możliwe burze. W dzień termometry wskażą maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu do 22 w rejonie Podlasia. Wiatr będzie wiał słabo z kierunków zachodnich. Jutro przewidziany jest niewielki wzrost ciśnienia. Barometry w stolicy wskażą około 1014 hektopaskali. A przed nami prognoza pogody na czwartek. Zapraszam. W czwartek w pierwszej części dnia na południowym wschodzie oraz południowym zachodzie sporo chmur i przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze po ustąpieniu porannych mgieł dość pogodnie. Po południu we wschodniej i zachodniej części kraju zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Na Dolnym Śląsku możliwe burze. W najcieplejszym momencie dnia temperatura maksymalna wzrośnie do 20-21 stopni. Wiatr słaby, momentami umiarkowany, zmieni kierunek i zacznie wiać od wschodu. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i życzę spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.